Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2013. Dzisiaj na moim kanale oczywiście 13, jak widać. Dobra, zapalimy tego gruchota, podniesiemy header i pojedziemy na pole powoli już sobie kosić. Dobra, zapalił? Zapalił, więc login. No i na samym wstępie chciałem powiedzieć, że to jest odcinek za wielmoże. Trzeba trochę chyba grę ściszyć, bo jednak troszeczkę... Aha, ja nie mogę gry ściszyć. To ciekawe, czy będzie mnie w ogóle słychać. Bo to dość, szczerze mówiąc, głośno jest ten bizon. Oczywiście jest to bizon ZO40. No jest to odcinek za wielmoże, ponieważ na... Nie zdążyłem nagrać go. Ponieważ dzisiaj... Dzisiaj jest sobota aktualnie teraz. 17.43, no dobra, 17.40 powiedzmy, że zacząłem nagrywać. Też i tak wiem, że nie, ale wielmoże po prostu z Krukiem przerabialiśmy, no bo nie pasował nam dwie rzeczy na tej mapie. Że nie dało się wielkimi przyczepami włożyć na skór, to raz, a i dwa, że w tej sudole nie dało się sypać. Więc wystawiłem to, przerobiłem mapę. Wiem, że nie powinienem, ale... Ale to jest tylko na własny użytek, tak? O, za dużo. Dobra, teraz damy gazu. Mocarnię odpalimy. I B i poszli. Podniesiemy może trochę header. Albo nie header, tylko motowidła. Szóstką chyba. Nie, szóstką się wydłuża, ósemką. No i dobra. Jeszcze sobie damy dwójkę i będziemy powoli kosić. Nie, nadam sobie trochę żywię temu, to by dałby zasady, tak? Coś takiego? No, myślę, że coś takiego może być. Oczywiście jest to mapa Góra FV2 by the Crazy Rafik. Jakby ktoś nie wiedział, no ale to prawdopodobnie chyba wszyscy wiedzą. Trochę opuszczę, bo jednak widzę, że same łebki tylko ścinałem. A do koszenia mam w sumie dwa pola, ale chyba jedno tylko skoszę. Zobacz, jak mi się będzie chciało tak naprawdę. Biznes ZO40, oczywiście na słomę koszę. No wysieczkarni nie ma. W sumie nie pokazywałem tego bizona do końca z tyłu, no ale... Fajne pola tutaj są na tej mapie. Tam na górze jest gospodarka, to jest taki dół. Fajnie to wygląda. Tu jest rzepak obok do koszenia. Komuś też zarąbisty pełno skryptów ma. Mogę wam, o, tak pod zero kliknąć. Co, wiem, że kurtko się wyświetla, ale jak kliknę zero, to on znika. No, F2 dodaj gazu, widzicie, header, góra, dół, no to jest wszystko na klawisze, tak? Klapa zbiornika mogę sobie otworzyć. Szybciej, wolniej motowidła. Wyżej, niżej. Elegancko, nie? A jak pójdę do tego kombajnu z tyłu, albo, znaczy z tyłu, no do klap. Mogę sobie klapy normalnie podnieść. Więc elegancko, 25% po jednym przejeździe. Header do góry i cofamy powoli. Tyle powinien się wykręcić. Lekko go opuścić. Dość spore pole. Znaczy spore, no takie idealne na ten odcinek, nie? Mówię, miała być wielmoża, ale no nie ma. No bo jest tylko 13. I chciałem też się zapytać was, czy wolicie odcinki tak jak są teraz? Czyli powiedzmy o różnych wieczornych godzinach, czyli tak powiedzmy od 15 do 19, są 20 maksymalnie. Czy jednak wolicie odcinki tak jak było wcześniej, czyli o 10, codziennie o 10, tak? Bo nie wiem, też się zastanawiałem nad tym, ale... Ale zobaczę, no może dam zapytanie takie. Tereirara. Tereira. Fajnie to, nie no, ta słoma mi się tak podoba na tej mapie. To jest coś pięknego.
Gdzie lecisz? Niko. Header do góry, bo headerem zarył. Co jest? No i dobra, kozimny, ale górka to fajna. Nie, no ogólnie ta mapa ma fajny klimat. 13 i to ta mapa 10 lat temu ponad wyszła, nie? Prawie 11 jest, nie? Ale jakaś tam lekka nostalgia czuć. Chociaż ja na tych mapach nie grałem nigdy na góralach, no ale zawsze pamiętam te odcinki, jak zawsze oglądałem. Czy u Maty XXL99, czy też oglądałem odcinki kiedyś u Tytus Olszewski, taki kanał też był. Nie wiem, czy jeszcze prowadzi ten kanał, czy nie. Tytusa to tak... Oglądałem, bo oglądałem, nie? Ale... D&D Rock też tutaj kiedyś nagrywał. Tak w sumie z sentymentem do youtuberków. Do youtuberów bardziej na tej mapie sobie gram. Bo wczoraj mi The Crazy Rafik wyskoczył. Nie, coś przeglądałem. A nie, dobra, bo mieliśmy na góralach V5 nagrywać odcinek do Bartka. No taki pod muzykę, nie? No i przy okazji przyszedłem sobie na mapę, na kanał zobaczyć i mówię, ty no. Jaką mapę do 13 by sobie pobrał, tak żeby sobie pograć czasami. I akurat trafiły się górale V2, oczywiście nie z oryginalnego linku, no bo się nie da. No bo było na uploadę, ta uploadę tu padł. Więc... Po prostu pisałem w internecie górale V2 i wyskoczyło mi tam na LS.com. Więc no. Więc sobie pobrałem tą mapę i tyle. To jest ciekawe pole, bo to jest takie w sumie zwężenie, nie? A potem jest nagle takie szerokie tu z tyłu i tam z przodu. Takie ciekawe pole. Fajnie by tu kostki było robić, nie? Ale nie wiem, czy mam taką prasę. Ale dobra, mam. Fara. Ale nie wiem, czy mam sipę taką typową polską. Zobaczymy. 87% już. Więc coś tam sobie leci do tego zbiornika, tej pszeniczki. Miałem jeszcze jedno pole do koszenia, ale chyba nie będę już go nagrywał. Tylko to sobie skoszę i starczy na taki odcinek. No, bo też nie ma co przesadzać. O, ja tak powinienem kosić na stojąco, ale czemu ja tego nie było? Dobra, tu sobie cofnę. Kawałek. Super, że na dachu musiałbym. Otworzę rurę i się przebiegnę po mój transport. A miniaturkę to się po odcinkach zrobimy. A do odbioru mam 16-14 z HL-ką. Też fajny ciemniczek. Wujek Bochum go używał. Bardzo fajny Ursus. No, ja mam jeszcze nick Bronek tutaj. Nawet nie wiedziałem. Ale teraz dopiero na tym inspektorze zacząłem. Trochę wolniej powinienem po tych dziurach jechać, no ale dobra. Półtora okrążenia i zbiornik, nie? To nie ma w sumie, nie ma takiej tragedii. Także 2 tony są, nie? I coś tam da tej pszeniczki. Ale te pokosy tak piękne są, że to jest coś pięknego, nie? A zaciągnę sobie ręcznie, bo trzeba by nie. Dobra, sypam. Może być i w to miejsce nawet. Trzeba snapa zrobić. Bo rzadko takie widoki się spotykały u mnie na serwerze. Nagranie, więc... Jeszcze 500 kilo, więc na spokojnie sobie.
Nie, no, skoro to jest bizon, to rura musi być otwarta. Ale idzie, kurde. Ale tu jest hałas w tym bizonie, ja pierdzielę, nie? No. Tararirara. Jeszcze jeden przejazd będzie tutaj i będzie skoszony, nie? A ten cycek tutaj z przodu sobie na końcu spoczę, jak już będzie do wyjazdu. No i myślę, że nagram sobie ze 2-3 odcinki jeszcze na tej mapie. Takie luźne. Może jakimś rzędirem sobie pokoszę na jakichś większych polach. O, to też by nie było głupie, nie? W sumie mam 2 miliony na koncie. No bo wiecie, to jest takie sobie, żeby tylko sobie pograć, tak, a nie żeby tu serię robić od początku. Więc tak to wygląda. Tarirara. Przeniczka leci. No i elegancko to wygląda. Do tyłu. Ale mnie teraz naszedł głupi pomysł, nie? Ale to nie wiem, może kiedyś to zrobię. Pomyślę, ale to jest bardzo głupi pomysł. Znaczy głupi pomysł. Może nie głupi, ale czasochłonny. Pomyślę, może kiedyś. Pomyślałem, żeby sobie takimi bizonami na większą skalę trochę pokosić, czyli na jakiejś megaerze. No ale stwierdziłem potem, że chyba jednak nie, no bo kto to będzie odbierał to ziarno? Ewentualnie 50 cosplayi i tyle. Kombajny na auto, kombajny dookoła, a cosplaye, każdy cosplay do jednego kombajnu by był, nie? Też by to w sumie głupie nie było, no ale... Jako fajną siódkę, czwórkę znaleźć, nie? I dołożenie do tego, bo szóstkę mam. I dwie halerki, więc... No... To jest jakiś pomysł. Na agro pomoże sobie zrobić dreama. No i dobra, trzeba ten kawałek tutaj skosić i tyle, nie? Wykręcę? Wykręcę. Przecież tak sobie na styk trochę to wykręciłem, no ale... Ale okej. Okay. Ważne, że jest wykręcony. Procent. Teraz header do góry i jakoś tutaj powoli sobie nakręcę. Jeżeli ten komu jeszcze chciał cofać, nie, to by było dobrze. Trochę wyżej, bo przecież nie muszę tym headerem aż po ziemi rysować. O! Będzie lepszy widok na to, co się dzieje w headerze.
Jeszcze jeden przejazd. Jasny będzie skoszony. No i dalej, dalej, cofaj. Page down i jedziemy dalej. Że coś tam dało tego sporo, nie? Wiadomo, że to tam seria rozwojowa nie jest, więc... To jest tylko tak, żeby sobie pograć. No i do tyłu, ale tam tu z przodu coś się weźmie, no zbiornik jakiego domu czy coś. A nie, przecież jeszcze miniaturkę trzeba zrobić. Ale pojadę wam na odcinku pokazać, jak wygląda wysyp. Tutaj pszenicy, bo jest coś pięknego, to... Rafik to zarąbiście wymyślił, że jest dmuchawa, do dmuchawy się sypie. A jak chce się jęczmień wysypać, to trzeba podejść tą dmuchawę i tą dmuchawę przestawić, żeby wysypać jęczmień, nie? Coś pięknego. Dawaj, syp pan to. Może i siątka by lepiej oddała, nie? Pewnie 60 by lepiej dała tutaj. Do odbioru jakaś stara autosanka, nie? No ale już nie chciałbym się aż tak bardzo szukać. Dobra, tu po jednym przejeździe powinno być skoszone. Trochę w sumie niżej, bo miałem tak strasznie wysoko ten header. Jeszcze nawet nie wiem, czy on na samej górze nie wie. Dobra, może być ten niech tam. Jeszcze nie będę po niego cofał. No i która jest? 18? Jest 18. No to mamy 17-18 minut odcinka. No to starczy, zanim to wysypię, to będzie 20 minut. To starczy. No widzicie, jakbym chciał jeszcze jedno pole kosić. Bo generalnie taki miałem zamysł, żeby jeszcze jedno pole skosić. Na tym odcinku, ale... Pomyślałem, że pewnie trochę długo będzie to koszenie. Bo ja chciałem to pole, te pole jeszcze skosić. Albo chociaż kawałek skosić, no ale już nie będę go kosił, no bo... Bez przesady, nie? Mówi! Co? Idziemy do Vegara czy nie? Kiedy? No, a o której będziesz? O 19? No to będę. No i dobra, cofaj, cofaj. A jednak skoszę tego miaka, bo tutaj miniaturkę gdzieś zrobię na tej górce. Dobra, i ja dziękuję za oglądanie, a to za chwilę będę dziękował za oglądanie. Dobra, i tak sobie niech stoi, a ja deszczę jeszcze tutaj. 3,5 tony dało. 3700, bo tam nie wiem ile w sumie było w kombajnie, ale około 3700 dało. Z takiego pola? No spoko, nie? No i dobra, ale to wysypać i tyle. Tararirarom. Są przed mnie jakieś? Niby nie, ale... No i teraz jedziemy wysypać. Albo pokażę wam to od razu. Że przestawię sobie. I tu jest buchta na jęczmień, więc tego... No, tam
Nie wysypiemy, zobacz, pokażę wam. Przestawiłem teraz na jęczmień. Podjeżdżam. I widzicie? Wheat is not accept here. Czyli, że pszenica nie jest tutaj przyjmowana. No i dobra, przestawiamy to. I widzicie, już się przestawiło. I ja już teraz mogę wysypać normalnie. Fajny bajer. No a ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. A ja jadę sobie jeszcze miniaturkę zrobić na pole i będę chyba kończył. A rzepak się sypie tutaj do wina, więc... Bardzo fajnie Rafik ma to zrobione. I to w finisie 13 już takie rzeczy były, nie? A w 22 macie co? Jeden wspólny silos i tyle. Jeden wielki, duży silos i tyle. I tak to wygląda. To pięknie wygląda po tym bizonku, ten bizonek tej słomie, nie? Ale jestem, nie mogę się napatrzeć. No dobra, zobaczę jaką ja tylko zrobię, ale dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa.